Dziery, Kung Fu Panda! Hua! W trakcie panny tej brytyjskiej wszystkie prawie porównywarki cen spadły fatalnie. Praktycznie tylko jednej się udało, a większość po prostu straciła po 40, 50, 80, 90%. No i wręcz panika, że ojej, co się stanie? Aktualizacja algorytmu Panda na pewno wprowadzi lekkie zamieszanie na rynku SEO w Polsce. Co się stanie, kiedy przyjdzie? No mam nadzieję, że przetrwają najlepsi, że zostaną uwydatnione brandy. Dobre biznesy się bronią, dobre marki się bronią w internecie i dobrze zarządzane strony również się obronią. W związku z tym uważam, że nic wielkiego dla dobrych się nie stanie. I don't think the Panda is very different from other updates. Essentially what Google is doing, they're just trying to improve the index. So if you have had a good strategy for your website, you're probably not going to get affected. Panda to jest coś, co moim zdaniem powinno być od samego początku w Google, tak? Dlatego, że no, unikalna treść to jest podstawa. Jednak te zmiany, które są dość rygorystyczne, które już widać na rynku zagranicznym, zmierzają w dobrą stronę. When you look at the results before and after Panda, the results are better now. Not for you or me if you're in the bad set, but you know, for the general public and general users of Google, they've lost nothing, they've got more interesting results and more varied results. Tak, przygotowujemy się do Pandy przede wszystkim w ten sposób, że analizujemy miejsca, w których content, który posiadamy, jest na przykład niewystarczająco długi naszym zdaniem albo mógłby być jeszcze lepszej jakości. Na sali usłyszałem całkiem ciekawy pomysł, że to może być sposób Google'a na pozamiatanie rynku i szersze wprowadzenie swojego produktu, który ma agregować informacje o dostępnych, zwykłych takich produktach końcowych. Czy my jako specjaliści na rynku polskim powinniśmy się bać Pandy? Myślę, że na pewno nie tak, jak przerazili się po efektach Pandy specjaliści z rynku amerykańskiego. I'm actually like, should we hate or should we be thankful for Google? I'm more or less lean to the side I'm thankful for Google because there's a lot of competitors that are not in the search engine results anymore.